Cześć, 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 tutaj Łukasz. Witajcie na moim takim absolutnie próbnym streamie na Facebooku, w ramach którego będę chciał sobie za chwileczkę zagrać jedną szybciuteńką partyjkę na Lajczesie, na anonimie w ogóle, nie na moim koncie. Tak naprawdę celem tego filmiku jest po prostu to, żeby sprawdzić, jak to wyjdzie, jak to będzie się tutaj wszystko, że tak powiem, uskuteczniało, bo chciałbym regularnie już od dzisiaj właśnie dla was takie różne szachowe filmiki, szachowe streamy robić. Jestem absolutnie początkujący pod tym względem, no ale kiedyś trzeba te pierwsze kroki postawić, więc wybaczcie mi proszę wyjątkową niezdarność tych moich pierwszych kroków. Mam nadzieję, że z biegiem czasu będę stawał się w tym coraz lepszy i lepszy. No to nie gadajmy, zagrajmy sobie szybciutką partyjkę, może szybciutkiego blica na Lajczesie. Damy nowa partia. Okej. Przyznam się szczerze, że w poprzedniej partii zagrałem Bullet'a, co jest po prostu... No, mam wyrzuty sumienia z tego powodu, bo Bullet to moim zdaniem jest po prostu profanacja szachów. Ale to jest tylko moje zdanie. Możecie się ze mną absolutnie nie zgadzać. Zagram sobie zwykłego Blitza właśnie w formule 3 minuty na partię plus 2 sekundy na ruch. No to jedziemy. Okej, okay, zobaczymy zawsze jeżeli kiedy zaczynam partię szachów, to zawsze jest taki dreszczyk emocji, co przeciwnik zagra. Zagraliśmy gambit hetmański, obronę Chigorina, rekrutującym się skoczek C6. Interesujący ruch. Osobiście bardzo lubię ostatnio tak grać. No i przeciwnik teraz zagrał ruch troszeczkę zaskakujący, C4 na C5, raczej tak się nie gra. No takim ruchem, pierwszym ruchem, który mi przychodzi do głowy, to jest ruch E5, idziemy do przodu, opanowujemy centrum, próbujemy też jakoś tego pionka na C5 jakoś podważyć, jakoś go zaatakować. Tylko jak to teraz zrobić? Kiedy narzuca się B6, ale wtedy będzie goniec B5, na co jednak chyba będę mógł zagrać goniec D7 i chyba wszystko będzie w porządku. No spróbujmy. B6, jeżeli goniec B5, to zagram goniec D7. Zobaczmy, co zagrają białe. A jeżeli uda mi się choćby wymienić tego pionka z C5 na polu B6, to wydaje mi się, że będzie to dla mnie korzystne. No właśnie, goniec B5 nastąpiło, goniec D7 zgodnie z planem. I B4 teraz. No dobra, to podważamy te pionki zgodnie z planem. Teraz właśnie bardzo czynnikiem, który jest prawdopodobnie dość korzystny dla mnie w tej pozycji, jest to, że ta wieża jest niebroniona. Bo gdyby była broniona, to przeciwnik mógłby zadać A3 i po wymianie na B4 nie musiałby się bać tego, że zbije mu wieżę na A1, ponieważ no, na przykład goniec, jeśli by stał na B2, to by ją odbił. Ale w tej konkretnej pozycji białe nie miały tej możliwości. I co zrobić teraz? Co zagrać teraz? Jakby to teraz najlepiej rozegrać? Spróbujmy najpierw wymienić na D4. Mam parę gońców, więc korzystną strategią dla mnie będzie otwieranie pozycji w jak największym stopniu. I teraz, ażeby otworzyć pozycję, to warto, czy drogą do otwarcia pozycji często są wymiany pionków. I teraz, szczerze mówiąc, mam nadzieję, że przeciwnik mi odbije w taki sposób na C5, bo po goniec bije C5 i DC5 mam teraz taki ruch hetman na F6 i no, okej, jeszcze nic się wielkiego może nie dzieje. Przeciwnik może zadać skoczkiem na D2, ale gdyby tutaj goniec stał na C1, to wieża już mogłaby się, że tak powiem, przeziębić. No, skoczek D2 muszą grać białe. I co my dalej będziemy grali? A być może trzeba będzie po prostu... No, najprościej w tym momencie chyba zagrać po prostu skoczkiem na E7, albo może nawet na H6 wyjątkowo. Wprawdzie skoczek na boku traci wiele na uroku, ale chciałbym mieć tę linię E otwartą. Zobaczymy co tam dalej. Jak to teraz dalej zagrać? No, wydaje mi się, że uzyskałem jakąś w miarę... Może nie taką znów dużą, ale jednak jakąś, chciałem powiedzieć, przewagę, tylko że teraz właśnie to pole na D4 mi tutaj. A jeżeli skoczek mi stanie na D4, to no, to będzie to dość dobra pozycja dla skoczka, trzeba przyznać. No zobaczymy, jak to się w tym momencie potoczy.
Okej, skoczek D4 i teraz może uda mi się zagrać taki ruch goniec A4. Chciałbym wymienić tak naprawdę te skoczki, bo jeżeli jeden z tych skoczków stanąłby w takiej sytuacji tutaj na D4, przed tym moim pionkiem D, to byłaby to bardzo, bardzo dobra pozycja dla skoczka. Hetman G4 teraz. O dobra, to spróbuję wymienić. Tylko czy zaraz. Tylko czy skoczek bije F5 wtedy mi nie wejdzie? Skoczek bije F5, no ale wtedy nic się nie będzie działo. Będę mógł chyba nawet na A2 po prostu sobie spokojnie pionka wybić, bo tutaj będę miał wszystko pobronione. No dobra, bijemy. A, troszeczkę, no nie tak łatwo się gra i mówi jednocześnie. Mam już tylko minutkę na zegarze. Mam nadzieję, że uda mi się tej partii nie przegrać na czas. No, bądź co bądź, to jest taki tylko próbny blicyk. Aha, i teraz, no, spróbujmy. Wieża E4. Pierwsze posunięcie, które mi się rzuciło w oczy. Atakuję hetmana. I staram się, może uda mi się za chwileczkę ruszyć tym pionkiem na D, a może uda mi się jakoś zaatakować króla białego w tej pozycji? Jakiś atak na króla teraz zorganizować? No zobaczymy. Na razie zagram C6, żeby tego pionka obronić, ponieważ po ruchu hetmanem on mi niestety wisiał. Zobaczmy, co tu dalej. No, wydaje mi się, że mam lepszą pozycję czarnymi. Ale, no niestety niedoczas tutaj bardzo mocno w oczy mi zagląda. Nie wiem, może nie najlepszy ruch, ale zagram w ten sposób. Kurczę, może trzeba było jednak tę wieżę tutaj zostawić na linii E. Teraz po wieża bije E, na linii A znaczy się, to ten pionek może im pójść do przodu. Może nie była to najlepsza decyzja. Dobra, spróbuję odbić pionkiem, może to nie najlepsza decyzja, ale planuję zagrać E3. No nie jestem do końca zadowolony z jakości mojej gry w tej partii, muszę przyznać, ale być może to dlatego, że jestem troszeczkę przyjęty tym, że streamuję po raz pierwszy, także weźcie to proszę pod uwagę. No dobra, zobaczymy co będzie. Teraz już obaj mamy mniej niż minutę z przeciwnikiem. Ujojojojojojojoj, co się dzieje. O dobra, bijemy tutaj. I teraz, czy po królu bije F2, dam radę jakiegoś fajnego szacha z odsłony dać tym skoczkiem? Chyba właśnie nie do końca. Chyba właśnie nie do końca, ale będę mógł wtedy spróbować zadać wieża D8, zaatakować hetmana, no i pomyśleć co dalej. No zobaczymy, co teraz białe zagrają. No w zasadzie muszą bić na F2. Chyba tak naprawdę nie ma za bardzo innych możliwości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli król pójdzie na H1, to wtedy wieża pójdzie na E1. No właśnie, tutaj, tak jak już mówiłem, chyba nie mam jakichś sensownych odejść, ale mam wieża D8 z atakiem na hetmana teraz. I teraz no biały musi wybrać jakieś dobre pole dla hetmana. Powiedzmy, że zagra hetman C7, to wtedy mogę na przykład zagrać skoczek D4. Tak mi się przynajmniej wydaje. No dobra, nie widzę nic lepszego, więc skoczek D4. Po król G1 mam skoczek E2 z widełkami na wieżę. No, ale przeciwnik tutaj już się może troszeczkę zamyślił, bo rzeczywiście pozycja była trudna. Prawdopodobnie wygrana była czarnych teraz, pod koniec. A zobaczmy, co tam mogło jeszcze w tej partii się wydarzyć. Tak jak powiedziałem, po król G1 czarne wygrywają ruchem skoczek E2, tak? Z takimi bardzo eleganckimi widełkami na króla i na wieżę. Tak naprawdę czarne zdobywają dzięki temu całą wieżę, bo jeżeli król odejdzie na H1, to po prostu bijemy wieżę na C1 i białe nie mogą nawet zbić na C1 w tym momencie. Dlaczego? Oczywiście dlatego, że czarne mogą dać mata na ostatniej linii, albo wieżą, albo hetmanem. Dwa maty byłyby wtedy do wyboru. A co mogę zadać białe w tej pozycji? No, jeżeli nie można odejść królem na G1, to znaczy, że trzeba gdzieś w otwarte pole wyjść królem, a to raczej nie wróży nic dobrego, zazwyczaj. No, podejrzewam, że gdziekolwiek by białe nie zagrały, to czarne mogłyby znaleźć jakiś
sposób, żeby wygrać tę partię. Być może nawet, żeby dać szybkiego mata. Na przykład tutaj po królu na e3. No nie wiem, nawet co najmniej ruch wieża e8 w tym momencie wygląda dobrze. Ten król wydaje się być tutaj w dość dużych opałach. Albo nawet nie trzeba koniecznie szachować. Chyba można zagrać po prostu, nawet wymienić skoczka. No i tutaj, no nie, w tej pozycji to musi coś być. To musi tutaj coś być. No niemożliwe, żeby w takich ciężkich figurach ten król jakoś tutaj dał radę. No nie, muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę rozemocjonowany teraz tym pierwszym streamem, więc ciężko mi teraz tak jakoś do końca trzeźwo myśleć, ale no nie, ta pozycja to musi być tutaj wygrana dla czarnych. Nie ma po prostu opcji, tylko trzeba uważać na słabość ostatniej linii w tym momencie. No i jakieś wieża E8 na przykład z planem ataku na króla. No nie wiem, nie widzę tutaj od razu jakiegoś mata, ale ta pozycja jest bardzo, bardzo nieprzyjemna dla białych i raczej ciężko byłoby tutaj jakoś się tak sensownie ogarnąć. Okej, dobrze. To był mój taki próbny filmik na Facebooku. Mam nadzieję, że jakoś to wyszło. Wybaczcie mi, proszę. Proszę jakąś taką boją jeszcze. Jeszcze takie nieogadnięcie wynikające z tego, że to jest mój absolutny debiut w roli facebookowego streamera. Mam nadzieję, że będę nabierał doświadczenia, nabierał umiejętności i że jak najwięcej takich właśnie filmików, tylko że oczywiście dużo, dużo lepszej jakości i z dużo bardziej wartościowych będę mógł dla was, dla waszej radości na Facebooku publikować. A na razie serdecznie wam dziękuję, pozdrawiam was gorąco, trzymajcie się, cześć!